Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Rygielski. Mieszkam w Anglii od 16 lat. Zrobiłem ten materiał, ponieważ chciałbym porozmawiać na temat covidozy. Czym jest covidoza? Czy istnieje covidoza? Oraz jak jej zapobiegać? To przede wszystkim te trzy punkty. Także chciałbym poruszyć zagadnienie związane z umieralnością na tą chorobę, która w Anglii zebrała dużo większe żniwo niż w Polsce. To jest w tej chwili ponad 40 tysięcy osób, które zostały zakwalifikowane. Ich śmierć została określona jako spowodowana covidozą czy covidem. Więc zacznijmy od tego, czym jest covidoza. Jeśli ktoś woli używać takiego kodu, jakim jest nazwa utworzona, nazwa schorzenia utworzona od nazwy symbolu, można powiedzieć, tego wirusa COVID-2 SARS, to może sobie tak mówić. Natomiast ja, co będzie prostsze, nazwałem tą chorobę covidozą, z tego względu, że jak jest na przykład wiroza, mamy do czynienia z takim pojęciem medycznym wiroza, no to jest także covidoza. Jest to choroba odwirusowa spowodowana właśnie tym covidem. Ale żeby było łatwiej i prościej, nie chcę używać tego skrótu, tego kodu COVID-SARS-2, bo to jest łatwiej po prostu używać takiego jednego słowa covidoza. Tym bardziej, że tak naprawdę to mamy do czynienia z, tak jak mówią fachowcy, jak mówią badacze, mamy do czynienia w tej chwili z bodajże 11 odmianami różnych wirusów właśnie COVID, także te symbole pewnie tam też w jakiś sposób się zmieniają, żeby je odróżniać, ale to już jest pomiędzy tymi fachowcami, pomiędzy lekarzami czy biologami, natomiast my możemy mówić normalnie covidoza, no, jako określenie po prostu generalne tej choroby spowodowanej wirusem COVID, która się zaczęła pod koniec ubiegłego roku, która eksplodowała na początku tego roku. Właśnie, jak to wyglądało w Anglii? Zatem i czym jest ta covidoza? Covidoza jest właśnie chorobą, która jest spowodowana tym wirusem COVID-2 SARS i jej objawy są podobne do powikłań pogrypowych, z tym, że zaznacza się bardzo często, że objawy są silniejsze, że powikłania są trwalsze. No, zostawmy ten temat fachowcom, natomiast my skupmy się na tym, jak to wyglądało w Wielkiej Brytanii i dlaczego tutaj tyle było zgonów. I czy można temu coś zaradzić? Czy są jakieś środki, które uchronią nas przed złapaniem tej choroby? Kiedy się dowiedzieliśmy o problemie z tą chorobą, to dowiedzieliśmy się właśnie, to pamiętam, było z ust Borysa Johnsona, który groził, to ile to milionów ludzi umrze z powodu tej choroby, a nic nie robił kompletnie, no to jeśli nic nie robił, ani rząd, ani firmy, bo ta choroba narastała, no to ludzie zaczęli panikować i domagać się wręcz tego zamknięcia, tego lockdownu, tych obostrzeń. Pamiętam, powstała petycja w Wielkiej Brytanii od obywateli, którzy domagali się reakcji rządu na tą chorobę, ponieważ rząd pozostawił ludzi samym sobie. Stwierdzono, że muszą się ludzie po prostu uodpornić i z uwagi na to, że Wielka Brytania jest takim bardzo ruchliwym miejscem, gdzie mnóstwo ludzi z całego świata przyjeżdża, nie tylko w celach turystycznych, także odwiedzają rodziny i odwrotnie, także obywatele Wielkiej Brytanii wyjeżdżają do swoich krajów, bo jest tutaj bardzo dużo imigrantów, wyjeżdżają do rodzin. Ten ruch jest ogromny, także ruch do Azji, skąd ponoć ta choroba została przywleczona. Więc z uwagi właśnie na ten taki ogromny ruch było wiele ognisk zapalnych w Wielkiej Brytanii, skąd po prostu ten wirus się łatwo przenosił. Dlaczego łatwo się przenosił? No właśnie, i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy możemy porównać. Oczywiście tych przyczyn, dlaczego taka wysoka umieralność jest w Wielkiej Brytanii,
będzie więcej niż możemy tutaj wymienić. Tym się pewnie będą kiedyś zajmowali historycy, ale co możemy zauważyć już, to możemy zauważyć, że ten wirus w bardzo dużym stopniu, jego powikłania i śmiertelność dotyczy osób, które pochodzą z ciepłych krajów. Oni mają taką naturalną odporność troszkę chyba niższą niż na przykład Polacy, którzy się wychowują w zimnym klimacie. I dlatego te powikłania ich dotyczą częściej. I dlatego z kolei, że w Wielkiej Brytanii bardzo dużo jest przybyszy z całego świata, no to dlatego przełożyło się to w liczbach na to, że tych zgonów też było dużo więcej. Oczywiście nie jest to jedyny punkt, dlaczego akurat w Wielkiej Brytanii było tych zgonów tyle. Drugim właśnie punktem, który wymieniłem wcześniej, to jest między innymi ten ruch, ta łączność z całym światem bezpośrednia i bardzo dużo samolotów, ludzi stać na to, żeby podróżować po całym świecie, więc skoro lotniska były otwarte, to mieliśmy te przewiezienie tej choroby. Skąd wiemy, że ludzie ci mają słabszą odporność? No już można było przeczytać artykuły właśnie na ten temat, że ta choroba dotyczy bardzo często ludzi, którzy pochodzą ze środowisk imigracyjnych. Ale też ja zaobserwowałem osobiście, miałem znajomego, który pochodził z Pakistanu. On kiedyś mieszkał w Szkocji i tam, sam mi opowiadał, on tam doznał infekcji, złapał jakiegoś wirusa, ale to było jeszcze lata temu, to nie było żadnego COVID-a, nie było żadnej COVID-ozy, po prostu jakiegoś tam wirusa złapał. I on tam się próbował leczyć, to trwało lata, ale w końcu postanowił przeprowadzić się do Anglii, gdzie jednak ten klimat jest troszkę łagodniejszy niż w samej Szkocji, niż na północy. No i tutaj skutek tych powikłań, on już nigdy nie wyleczył tej choroby, wskutek tych powikłań po prostu no, miał więcej powikłań tych dróg oddechowych i później zmarł. Także to tak zauważyłem, tak zaobserwowałem, że niestety ten klimat na północy ostrzejszy może niektórym ludziom po prostu może ich zabić nawet. I dlatego wierzę, że to jest na pewno prawda, że ta choroba dotyczy bardzo często ludzi, którzy żyli w ciepłych krajach, przyjechali, zmienili klimat, przyjechali do Wielkiej Brytanii i może ta choroba im się dawać we znaki bardziej. Ponadto uważam, że ja też miałem bardzo bliski kontakt z tą chorobą, o ile nie złapałem samego wirusa, to było to bardzo blisko. Otóż było to gdzieś koło marca, może na początku, może pod koniec marca, już nie pamiętam dokładnie, kiedy tutaj te nasze nastroje były takie już mocniejsze, już praktycznie baliśmy się tej choroby. I obserwowaliśmy, co się dzieje wokół, czy ludzie są zdrowi. No ja pamiętam, jeszcze w styczniu miałem sen, kiedy widziałem w takim śnie córkę moją w pokoju domu studenckiego i która ma nogi jak gdyby zablokowane, jak gdyby przykute, że ona nie może się ruszyć. I wkoło wyczułem śmierć. I po tej takiej wizji sennej ja to powiedziałam żonie, że bardzo się martwię o córkę, która w Londynie się uczy, że tam może się rozwinąć to siedlisko choroby. To był styczeń, że miałam taki sen. No i później tak się stało, że niestety zaczęły nas dochodzić coraz częściej te głosy, to co się dzieje właśnie w Londynie. Tam jest bardzo dużo ludności napływowej i bardzo dużo kontakty są ze światem, więc ta choroba się rozprzestrzeniała. My to mogliśmy obserwować z dnia na dzień, podawane były komunikaty w prasie, w telewizji, ile osób zostało zarażonych, ale jeszcze tak sięgając pamięcią, jak jeszcze nie było tutaj tego ogniska chorobowego, kiedy ja mówiłem o swoich obawach, oczywiście wszyscy się śmieli wokół, to jeden nawet Anglik powiedział, że jak już mieliśmy informację, że we Włoszech jest bardzo duża umieralność i bardzo dużo przypadków zarażeń, to Anglicy się śmieli i mówili, że tak, no bo Włosi nie myją rąk, nie dbają o higienę,
więc dlatego tam mają tyle zachorowań. Tak mówili Anglicy. Ja tego człowieka już teraz nie widuję, który tak mi powiedział. I teraz prawdopodobnie unika nas, żeby nie zostać rozpytanym na ten temat, co on mówił. Ale taka była prawda, takie było podejście bardzo takie do tej choroby, no można powiedzieć w ten sposób, że to nie ma takiej możliwości, żeby tutaj w Wielkiej Brytanii tak ludzie zaczęli chorować jak we Włoszech. No ja wiedziałem, że będzie inaczej i tak się stało. No ale jak się przed tym bronić? Otóż tak przez przypadek troszkę odkryłem, co może pomóc w przypadku tych wirusowych chorób. Otóż pewnego dnia, my nie wiedzieliśmy o tym, ale sąsiadka nasza zachorowała na covidozę. Ona pracowała w sklepie obok i przychodziła do nas, też robiła zakupy. I ona, oczywiście nikt nam tego nie powiedział, że ona jest chora, ani właściciel tamtego sklepu obok, który powinien praktycznie być zamknięty i wszyscy powinni być poddani kwarantannie. On sobie w najlepsze robił biznes i sprzedawał tamto mięso, więc i nie mówiąc nikomu. My tego nie wiedzieliśmy, ale w tym samym czasie pamiętam, że ja i żona poczuliśmy się źle. Pewnego dnia, ja pamiętam kilka takich dni miałem, że byłem taki bardzo senny, dużo odpoczywałem i wierzyłem w to, że ten odpoczynek pomaga mi utrzymywać, regulować temperaturę ciała i utrzymywać ciepło i w ten sposób nie złapie mnie żadne przeziębienie, nie przewieje mi nic, nie złapie mnie żadna febra. Tak sobie to wyobraziłem, ponieważ ja kiedyś, jak byłem młody, miałem trochę tych powikłanie z wirusami i z anginą i z bakteryjnym zapaleniem dróg oddechowych jakieś to były. I ja pamiętałem, że po prostu bardzo ważne jest, żeby się wysypiać i utrzymywać dobrą temperaturę ciała. Wtedy jest człowiek odporniejszy, silniejszy. Ja to tak robiłem właśnie wtedy. Miałem takie 3 dni senne. To chyba nawet nie był marzec, to był luty. I moja żona też się bardzo źle poczuła i zaczęło ją trzęść. Ona chyba miała temperaturę nawet tego dnia i przypomniała sobie, co ja kiedyś powiedziałem o takim cudownym preparacie, którego ja używam, który nazywa się kurkuma. To jest, tak, kurkuma, produkt spożywczy. To jest produkt, który ja używam na przykład, bo on jest na wszystkie, pomaga na wszystkie zapalenia. Inflammation po angielsku, takie stany zaognienia, na wszystko. To znaczy, jeżeli Państwo na przykład macie, czy Wasi rodzice mają bóle, na przykład w miednicy, mają trudności z poruszaniem się, to proszę sobie wyobrazić, że właśnie spożycie tej kurkumy po prostu spowoduje, że to zniknie. Więc pomyślicie, jak to się dzieje. Jak to się dzieje, że produkt spożywczy może spowodować, że choroba znika? Że jakieś bóle znikają? Tak? Tak, tak, proszę Państwa. Taki prosty produkt. Tak to jest. Spróbujcie. Ja miałem taki problem właśnie z biodrem też jakiś czas. Bóle trwały dosyć długo, chyba 2 miesiące. Zacząłem się lekko pochylać, no ale jak sobie zamówiłem tą kurkumę, zacząłem ją spożywać, to mi pomogło. Właśnie żona wtedy, jak się zaczęła czuć źle, zaczęła mieć jakąś trzęsionkę, to ona sobie właśnie tej kurkumy troszkę wzięła wtedy, na drugi dzień nic nie czuła. Byliśmy oboje zdrowi, ja sobie też. Ona mi się pochwaliła, bo ja się martwiłem wieczorem. Martwiłem się, że ona zachoruje na tą covidozę i pytałem, jak się czuje. Powiedziała, że już okej, że nic jej nie jest. Więc praktycznie prawie natychmiast ta kurkuma działa. Jest jeszcze, czy możemy to jakoś udokumentować, potwierdzić? Oczywiście są na ten temat badania. Proszę Państwa, jeśli chcielibyście się zainteresować, to zgłębić tą swoją wiedzę,
żeby się upewnić, że ja tutaj nie wymyśliłem czegoś, co nie ma racji bytu, że wszystko to jest prawdą, to proszę sobie zajrzeć chociażby na Medonet. Tam macie opisane właściwości kurkumy, która powoduje, że zwalcza wirusy, prawie wszystkie wirusy zwalcza. Prawie wszystkie wirusy zwalcza, oprócz jednego chyba bodajże polio. Na polio to nie skutkuje. Natomiast wszystkie inne, tu już badacze udowodnili, że kurkuma właśnie skutkuje. Jest bardzo drogi lek. Jeśli byście Państwo woleli kupić lekarstwo, zapłacić za lekarstwo, to jest taki lek, bodajże 200 zł kosztuje. I ten lek posiada tak zwany aktywator. To nie jest tylko kurkuma sama. Żeby kurkuma była bardziej skuteczna, potrzebny jest aktywator. On się tak jakoś tam nazywa po łacinie, jakoś tajemniczo. Natomiast ja wiem, że zwykłym aktywatorem, że dobrym aktywatorem może być zwykły pieprz. Dodanie troszkę pieprzu do kurkumy powoduje, że ona działa silniej, mocniej. Dlaczego chcemy, żeby ona działała mocniej? Dlatego, że te właściwości kurkumy, one się przekładają na ilość. To znaczy, im więcej tego zjemy, tym lepsze jest działanie. Ale praktycznie musielibyśmy jeść ogrom tej kurkumy, która smakuje prawie jak piasek, sama jak się ją spożywa, to musielibyśmy jeść ogrom tego. No nie jest w stanie sobie organizm poradzić w dłuższym czasie. Może to spowodować jakąś chorobę kamieniową, to już się też dowiedziałem, że mogą powstawać kamienie na nerkach od tej kurkumy, ale to musiałyby być ogromne ilości przez długi okres czasu i dlatego właśnie, żeby uniknąć spożywania takich ilości ogromnych i żeby przyspieszyć działanie, no właśnie się stosuje te aktywatory, którym może być zwykły pieprz także. Teraz wracając jeszcze do tematu, dlaczego w Wielkiej Brytanii doszło do tylu zarażeń? Jeszcze może za chwilę o tym leczeniu. Natomiast teraz mi się przypomniało właśnie, że w Wielkiej Brytanii jest inne jest podejście do higieny niż w Polsce na przykład, niż w innych krajach. Właśnie ci Anglicy, którzy śmieli się, że Włosi się nie myją, że tam jest takie są powikłania z tą COVID-ową, bo Włosi nie przestrzegają higieny, to okazuje się, że ta higiena w Anglii wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Na przykład pielęgniarki i opiekunki starszych osób, one w tych fartuchach chodzą do domów, w których pracują. One nie przebierają tego, to jest tutaj normalne. Można spotkać te pielęgniarki w sklepach, które z tabliczką jeszcze, z nazwiskiem, tak jak noszą w szpitalu, przychodzą kupić sobie papieroski albo coś. No i był nawet artykuł na ten temat w Daily Mailu, że pewnego razu jakaś pani agresywna zaatakowała taką pielęgniarkę, krzycząc na nią, że ona w tym fartuchu, prawda, i tak dalej, między ludźmi chodzi, że powinna do domu spieprzać, się przebrać. No i ta pielęgniarka się popłakała. No i tak jej wszyscy żałują, że ona NHS, że ona naraża swoje życie, że się opiekuje tymi, którzy chorymi, którzy mają covidozę, a ludzie są tacy niewdzięczni i krzyczą i wyzywają, żeby sobie poszła do domu. Na drugi dzień się okazało, jak porozmawiano z tą panią, kim ona jest, się okazało, że ta pani właśnie, która na nią tak krzyczała i która ją tam zajęła, ona miała rację. Ona mu się wyzywała, że ta kobieta w tym fartuchu, w którym ma kontakt z chorymi, ona w tym fartuchu przychodzi, sobie jeździ tubą, miesza się z ludźmi i ona sobie chodzi do sklepu. No ludzie, no jak tak można? Okazało się, że ta pani, która ją wyzywała, też pracowała w służbie zdrowia i świetnie się orientowała, że tak się po prostu nie robi. Ale w Anglii prawie wszyscy nie przestrzegają tej higieny w ten sposób, że zmieniają ubranie. Oni w tym samym fartuchu, w którym w szpitalu urzędują, w tym samym fartuchu jadą do domu sobie metrem, mają kontakt z innymi ludźmi, no narażają innych. No i to jest taka jedna sprawa związana z higieną, inna, którą ja obserwuję na co dzień w sklepie, no to niestety Anglicy używają ust jako trzeciej ręki, bardzo często. Kładą do ust wszystko, nie tylko banknoty, nie tylko karty kredytowe,
wkładom do ust kluczyki od samochodu. Jeden pan na przykład przyszedł kupić piwo, nachylał się po paczkę z 10 puszkami piw, to on sobie włożył kluczyki od samochodu do ust, żeby sobie przytrzymać. Wkładają wszystko, wkładają klucze od domu także do ust, wszystko obślinione. Oni to później podają nam te takie pieniądze, mamy skasować. Ja oczywiście od razu im mówię, że są dziecinni po prostu i że tak się nie robi, że to jest disgusting, prawda? No ale nie wszyscy rozumieją, o co mi chodzi, z tego względu, że oni wirusów nie widzą, bakterii nie widzą, no to co oni tam by przejmowali? Jeden mi powiedział, a kluczyki trzyma w ustach, że on przecież ma czyste te kluczyki, prawda? Które ręką dotyka, on ma czyste. No to jest właśnie takie podejście do higieny w Wielkiej Brytanii. Bardzo często, ja nie mówię, że wszyscy, a niektórzy mają tą świadomość, ale bardzo często wielu ludzi nawet nie umie czytać, są analfabetami, instrukcji nie przeczytają odnośnie jak się zachować w sklepie, a co to dopiero oni tam mają jakieś pojęcie na temat higieny, prawda? Dlatego to żniwo tej śmierci w Wielkiej Brytanii było dużo wyższe niż w innych krajach, ale też nie oznacza, że my jakoś szczególnie jesteśmy narażeni. Może oznaczać właśnie między innymi to szczególne podejście do higieny, niezrozumienie. To jest przykład. To jest firma, która zatrudnia 20 tysięcy pracowników. Właśnie dostałem nowe instrukcje na temat koronawirusa. Ta firma sobie gratuluje, jak świetne oni mają podejście do bezpieczeństwa kolegów, co jest nieprawdą, to jest bzdurą totalną, bo ja pamiętam, ja byłem pierwszą osobą, która dzwoniła do pani, która się zajmuje zdrowiem i bezpieczeństwem w firmie, pytając o maski. Ona mnie odesłała wówczas do działu zaopatrzenia, no, świetnie wiedząc i orientując się, że ona nigdy żadnych masek nie zamawiała, bo firma dopiero zamówiła maski 2 miesiące później. Screeny, takie, które oddzielają nas od klientów, też zamówiono 2 miesiące później. I oni sobie teraz gratulują, jakie oni mają świetne podejście do bezpieczeństwa naszych kolegów. A prawda była taka, że nam zawieszono od razu wszystkie urlopy. Uważano, że to są takie wyższe okoliczności, że firma może zrobić co chce. No i pierwsze co było, to zabroniono nam brania urlopów i skazano nas na kontakt bezpośredni z klientami, nie dając żadnych zabezpieczeń, nie dając żadnych masek, nie dając żadnych screenów, które oddzielałyby nas od klientów, a kiedy ja mówiłem o screenach, to reagowano w firmie w ten sposób, że ja overreacting, że ja mam nad reakcję, że to tak nie potrzeba wcale, prawda? Tak to wyglądało. No i z tego względu, właśnie ze względu tej opieszałości takiej ludzkiej, że rząd nic nie robił, żadnych nie wprowadzał żadnych ograniczeń, żadnych ostrzeżeń odnośnie zachowania dystansu czy coś w tym stylu, bo uważano, że powinni się ludzie uodpornić i tyle, to nastąpiło rozprzestrzenienie tej choroby całkowite, można powiedzieć, w całym kraju, no i tyle zgonów. No ale teraz drugi wniosek jest taki, że skoro już ten wirus się tak rozpowszechnił, wszędzie dotarł, że ja myślę, że też nawet ja go doświadczyłem w jakiś sposób, chociaż mój organizm zareagował silnie i nie poddałem się. Jeszcze ja tam sobie czasami cebulkę jem, bo to też jest takie antyseptyczne, ma właściwości na różne bakterie, nie na wirusy, ale na bakterie. No i chyba nawet na wirusy też, bo ja pamiętam kiedyś jedna doktorka dała mi tabletki cebulowe, Alia C, bodajże to się tak jakoś tak nazywało, to jest nazwa cebuli w ogóle, rodziny cebulowych. I z tego robi się tabletki i ona mi to dała, mówi, a wiesz, mówi, ci antybiotyku nie dam, mówię, bo to na wirusowe to i tak nic nie pomoże. Weź sobie te tabletki. No to jak ja mam jeśli płacić za tabletki cebulowe, to ja wolę sobie samą cebulkę czasami, no, czy czosnek sobie z maślaneczką i solą zjeść i wtedy jest organizm uodporniony. To jest bardzo dobre na wszelkie grzyby, na wszelkie robactwo w człowieku. Czosnek, cebula polecam. No i kurkuma, jak wiadomo, o czym już wspomniałem, ma właściwości wirusobójcze. I także pomaga przy bólach stawów, no bo te bóle stawów są związane też z zapaleniem w organizmie,
z jakimiś tam wiruskami prawdopodobnie. I akurat u mnie pomogło, że jak mnie stawy bolały, biodro bolało, no to nie mogłem chodzić, kolano mnie bolało, nie mogłem chodzić, nie zgierało mi się, mnie bolało cały czas. To po kurkumie to wszystko odeszło ładnie i nie potrzebowałem ani lekarza, ani niczego. Mogłem sam się wyleczyć. Zapraszam do zainteresowania się kurkumą oraz lekarstwami opartymi o kurkumę z tego względu, że na tą dolegliwość covidozy to może być bardzo, bardzo pomocne, bardzo wzmocnić organizm i wymieść te wszystkie wirusy. Tam jeszcze, ja sobie pamiętam, taka jest ważna sprawa, jak na przykład poczujecie na gardle, jakieś na migdale, że jakiś ból macie, to natychmiast zacznijcie płukanki wodą z solą, letnią wodą z solą i to oczyści gardełko i to się nie rozejdzie po organizmie. To jest taki pierwszy objaw. Ja to czuję na migdałach, jak mam jakiegoś wirusa złapać. Ostatnio miałem 4 bodajże lata temu, to chyba 3 tygodnie w bólu chodziłem, tak mnie złapało. Jakiś taki był wirus, to nie była covidoza, nie był to covid. Jakiś taki był wirus, jeszcze nierozpoznany wtedy być może, jakiś tam się wymutował, teraz też pewnie wymutują się jakieś gorsze. Pewnie to będzie jakiś związany też coś pomiędzy covidem a ptasią grypą, który może być niebezpieczny, więc nie lekceważmy zasad higieny. Jeśli nie możemy nosić masek, to cieszmy się, jeśli to inni robią i wspomagajmy ich w tym. Nie mówmy tutaj, że to jest grabież wolności, bo to z wolnością nie ma nic wspólnego. Nie ma idealnej wolności bezwzględnej. My sobie sami ustalamy, ludzie są mądrzy, sobie sami ustalają ramy, skąd, dokąd się poruszamy, na jakich zasadach. I nigdy tej absolutnej wolności nie było. No, proszę Państwa, spróbujcie chociażby przejechać autostradą czy jakąś tam drogą, używając prędkości Waszego samochodu maksymalnej. Czy jest to możliwe? No wątpię. Bardzo rzadko będziecie mogli to robić i nie walczycie z brakiem wolności, bo akceptujecie to. I no i podobnie jest w tych zasadach. My tu dostaliśmy teraz z firmy 40 stron na temat covidozy, na temat jak koronawirus i pytania i odpowiedzi oraz jak zachować higienę. 40 stron. Teraz to będę musiał przeczytać i pracownikom przekazać, żeby być zgodnie na czasie z tym, co firma od nas oczekuje, a bardzo dużo oni robią to w tym celu, żeby po prostu nie ponosić odpowiedzialności, kiedy ktoś z nas zachoruje. Informacji nie mam. Na 20 tysięcy pracowników, ile osób było chorych, no nie mam takiej informacji. Próbowałem pytać szefów, nie podali mi tego i nie podadzą. Nie liczcie Państwo, że ktoś Państwu poda informacje nawet ze znajomych, że miał covidozę. Tego nie zrobią. Że był zachorował. Może po chorobie, tak. Tak, my się dowiedzieliśmy od sąsiadki, że tak, ona miała. Że miesiąc później jeszcze miała problemy z oddychaniem. Ale kiedy ona zapadła na tę chorobę, to my nie wiedzieliśmy, pomimo że pracowaliśmy w sklepie obok. I tamten sklep był czynny i nikt nie zachorował, tylko ona. Czyli teraz parę słów takich pociechy, że nie każdy zachoruje, że ktoś, kto ma jakąś tam wrodzoną swoją odporność, może się z tego wykręcić i nie zachoruje, że dzieci, też wiemy o tym, że dzieci nie chorują tak często jak dorośli, ponieważ na 100 przypadków tylko jedno dziecko jest chore, to tak mówi statystyka w Anglii. Jeśli chodzi o wiek osób, które zachorowały lub mogą mieć powikłania, to bardzo często są to osoby, które są już w wieku emerytalnym i mają ponad 60 lat. To tak statystyka też mówi, czyli może ten lockdown był w ogóle niepotrzebny, skoro już to się wszystko tak upowszechniło w marcu i każdy się z tym mógł zetknąć, więc ten lockdown, to niszczenie gospodarki może było zupełnie niepotrzebne i te ograniczenia, bo one powinny dotyczyć z szacunku dla osób starszych i schorowanych mogły dotyczyć głównie tych osób,
żeby one pozostawały w domach, nie chodziły, nie narażały się, a nie żeby wszyscy pozostawali w domach, bo to był bezsens, proszę Państwa, bo do sklepu i tam wszyscy przychodzili. I ja ich wszystkich spotykałem. I co z tego, że oni siedzieli w domach, kiedy kiedyś musieli wyjść, prędzej czy później musieli wyjść, kupić sobie fajeczki, czy kupić sobie coś tam, czy coś tam, czy coś tam. Ale jeszcze niektórych musiałem uczyć, żeby siedzieli w domach, żeby robili zapasy, żeby kupili tych fajek więcej. Dlaczego? Dlatego, że akurat papierosy no, można przechowywać, prawda, i kupić sobie 10 paczek i ograniczyć te swoje wyjścia, żeby nie narażać siebie, nie narażać się innych. I myślicie, że Państwo, że oni tak korzystali z tej porady takiej przyjacielskiej? Nie! Oni przychodzili dzień w dzień po paczkę fajek, bo on musi się przejść. Dobrze, mówię, to jak chcesz się przejść i jest Ci wolno się przejść, bo było nam wolno spacerować, czy uprawiać nawet sport, raz dziennie wyjść, żeby w celach gimnastyki, czy pobiegać, to jeżeli już chcesz się przejść, to przejdź się nad morze. My tu mamy 5 minut samochodem, a spacerkiem no to tak 20 minut do morza. I mówię, przejdź się nad morze, jeśli chcesz pogimnastykować, a nie przychodź do sklepu, gdzie spotykasz tylu ludzi codziennie, tych samych, którzy kupują paczkę fajek, paczkę fajek, paczkę fajek. No ludzie kochani, trzeba trochę myśleć i ograniczyć te kontakty. Ja nie mówię, zamknijcie się w domu i bójcie się tam, że do was przyjdzie COVID i zapuka do drzwi i powie ja! Tego się nie bójcie wcale. U nas tak było, że byliśmy bardzo blisko osoby, która zachorowała. Mieliśmy też dni takie, w których poczuliśmy się gorzej, ale dzięki właśnie tym, między innymi tym kurkumie, jakoś to odeszło, że później już nie mieliśmy żadnych takich sensacji. Mam nadzieję, że utrzymamy się w tym zdrowiu nadal. Pomimo, że się spotykamy z setkami ludźmi dziennie, to nie złapiemy tego, taką mam nadzieję. Tak jak mówiłem, statystyki ze sklepów nikt nie ujawnia z tego względu, że no to ludzie by przestali pracować, uciekaliby z pracy i trudno by było znaleźć innych ludzi na ich miejsce. Tak to wygląda, taka jest prawda. Ja miałem kontakt z jednym Polakiem, który pracuje w Amazonie i... No i on mi mówił, że tam on miał strach z tego względu, że jego kolegów kilku trafiło do szpitala i przeżyli coś najgorszego w życiu właśnie przez ten COVID. I że on się też obawiał o swoje zdrowie, że tam ich pracuje 300 razem na jednej hali i każdy od każdego może w każdej chwili się zarazić, a 30 osób chyba było na kwarantannie. Kiedy ja z nim rozmawiałem, to było jakoś tak początek bodajże kwietnia, więc na pewno trzeba uważać i to może też młodych ludzi spotkać, to też nie myślcie tak już do końca, no trzeba użyć rozumu, no nie myślcie do końca, że to wam się nigdy nic nie stanie, bo ktoś nawet na kaszle w waszej obecności i już to wystarczy, żeby się ten wirus przeniósł i w autobusie może się też przenieść, na przykład w Chinach był przypadek, to ja już słyszałem bardzo dawno, bo chyba w styczniu, że był przypadek, że pasażerowie się zarazili od pasażera, który jechał chory autobusem. Tam przez godzinę czy dwie jechali tym autobusem razem. Pomimo, że on tam nie rozmawiał z nimi, to wystarczyło jego obecność i oddychanie, że ten wirus się przeniósł. Jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania związane z COVID-ową, czy z tymi wydarzeniami tutaj w Wielkiej Brytanii byście chcieli coś posłuchać, to bardzo chętnie zrobię następny materiał. Proszę o zasubskrybowanie kanału i łapkę w górę, prawda, żeby to wirowało. Proszę udostępniać z tego względu, że tutaj jest zawarta w tym materiale informacja o tym konkretna, o środku, który przeciwdziała chorobom wirusowym, kurkumie. Więc udostępniajcie to, niech ten materiał wiruje. Będę miał satysfakcję, że zrobiłem coś dla kogoś bezinteresownie. Pozdrowienia z Kent w Anglii. Pozdrawiam. Dziękuję.